Dzień dobry, nazywam się Renata Higersberger, jestem kuratorem w zbiorach sztuki polskiej do 1914 roku. Dzisiaj opowiem o obrazie Olgi Boznańskiej w oranżerii, obrazie, który został zaadoptowany przez firmę Ziman Home Decor na aukcji adopcji dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz Olgi Boznańskiej w oranżerii to wyjątkowe dzieło w jej twórczości. Wyjątkowe przede wszystkim przez wzgląd na jego format. Obraz jest ogromny. Nigdy wcześniej, nigdy później Olga Boznańska do takiego formatu nie sięgnęła. To typowe dzieło malowane z myślą o wystawie. Tak malowane były obrazy akademickie, by swoją wytworną formą, by swoją wielkością prezentowały się na wystawach jak najlepiej. Jego wyjątkowość polega również na tym, że nie jest jedynym. Olga Boznańska namalowała równolegle dwa dzieła o tej samej wielkości, 2,35 na 1,80 m. Obydwa obrazy przedstawiają młode kobiety. Jest to swoisty, symboliczny obraz pokolenia młodej kobiety końca XIX wieku. Na jednym przedstawiona jest kobieta w oranżerii, w błękitnej sukni, w otoczeniu kwiatów. Na drugim obrazie, który znajduje się w zbiorach Bazyliki Mariackiej w Krakowie, przedstawiona jest zakonnica, postulantka klęcząca przed kaplicą błogosławionej Salomei w kościele franciszkańskim. Ta dziewczyna również w wieku Olgi Boznańskiej jest tak samo symbolicznie związana z jej autorką. Boznańska, malując te dwa dzieła, miała ochotę, miała zamiar wskazać na swój wyjątkowy kunszt malarski. Zaledwie 25-letnia wtedy malarka po 5 latach edukacji w Monachium chciała zaistnieć w świadomości krakowskiej publiczności jako wytrawna, świetna malarka. Obydwa dzieła maluje w Krakowie, obydwa dzieła maluje w pracowni swojej krakowskiej i przyjmuje formę bardzo efektowną. Obydwa dzieła przedstawiają podobne, aczkolwiek dość do siebie skonfrontowane symbolicznie momenty. Kobiety, które są tam przedstawione, jedna wstępuje do klasztoru, wybiera życie kontemplacyjne, odsuwa się od rzeczywistości ją otaczającej i szuka miejsca odosobnienia, spokoju, by móc poświęcić swoje życie idei. Tak Boznańska uważała, że artyści, wkraczając na drogę artystyczną, i tak ona, jak wkroczyła do tegoż na tę drogę, wkroczyła jak do zakonu, rezygnując właściwie z wszystkich przyziemnych przyjemności tego świata. Druga z kolei przedstawiona jest w atmosferze bezpieczeństwa, w cieplarni, w której dorastają kwiaty, dojrzewają, w której jest ciepło, w której jest bezpiecznie. To ten symbol dojrzewania, który przedstawiła Boznańska, również odnosi się do jej wyborów życiowych. Do pewnego rodzaju ochrony przez rodziców, przez środowisko, które kobiecie nie pozwalało zmierzyć się z rzeczywistością tak, jak mogli to robić na przykład młodzi artyści. Boznańska swoją drogę edukacji artystyczną zapoczątkowała w Baraneum, w szkole, wyższej szkole, gdzie odbywały się kursy dla kobiet i tam po roku edukacji zadecydowała, że wybierze się do Monachium. Rodzice Boznańskiej zaakceptowali ten wybór, gdyż zaznajomieni z Józefem Brandtem, z środowiskiem monachijskim, czuli, że córka będzie tam bezpieczna. Boznańska bardzo szybko rzuciła się w wir edukacji, zapisała się na kursy malarskie, bo nie mogła zapisać się do żadnej szkoły, bo to czasy, kiedy kobiety nie mogły podejmować jeszcze edukacji oficjalnej w szkołach, w akademiach sztuk pięknych, do pracowni Krycha Kricheldorfa. Tam również bardzo szybko okazało się, że postępy, jakie robi, powodowały, że wybijała się z tego środowiska. Jej wyniki, jej malarstwo, które prowadziła bardzo fachowo, uczestnicząc w wystawach, zbierając informacje na swój temat, kopiując równolegle w muzeach wielkich mistrzów. Wszystko to spowodowało, że artystyczna jej droga doprowadziła ją do samych sukcesów. Rok 1890, kiedy powstają te dwa dzieła, jest swoistą cezurą. Tu Boznańska, 25-letnia kobieta, jest jeszcze młodą
wybierającą swoją drogę życiową. Następne lata przyniosą zmiany w jej życiu. Po roku, w 1991 roku, poznaje Józefa Czajkowskiego, z którym zaręczy się i przez wiele lat będzie prowadziła uczuciową korespondencję i będzie adorowana przez niego, jego obecnością. Po roku, w 1892, poznaje Paula Nouwena, którego portret namalowany przez Boznańską przyniesie tak wielką sławę artystce. 92 rok to również data śmierci jej matki. Słowem, po namalowaniu tego obrazu zaczyna się okres dojrzewania i poważnych decyzji w życiu Olgi Boznańskiej, które zaowocują decyzją przeniesienia się do Paryża. I twórczość z tamtego okresu będzie już zupełnie inną działką, o której dzisiaj mówić nie będę, bo to działalność portretowa, która przyniosła jej największą sławę i która spowodowała, że jest rozpoznawalną artystką znaną na całym świecie, której właściwie cała jej twórczość wniosła stały wkład w sztukę europejską. Na rynku polskim artystycznym jest najlepszą artystką, której życie pozwoliło związać się ze sztuką nierozerwalnie. To właśnie pierwsze pokolenie artystek tworzących zawodowo sztukę i całe swoje życie podporządkowującym tejże sztuce. Zaraz po namalowaniu obrazu w oranżerii i drugiego obrazu zatytułowanego Wielki Piątek, Boznańska pokazuje te obrazy na wystawie w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Od razu środowisko dostrzegło pewne analogie w temacie obrazu w oranżerii do poezji symbolistów, do poezji Maurice'a Maeterlinck'a zatytułowanego W cieplarni, z którego twórczością artystka była zaznajomiona. To za sprawą Miriama, który tłumaczył dzieła Maeterlinck'a i to on właściwie spowodował upublicznienie i zapoznanie się polskiej publiczności właśnie z jego poezją. Boznańska go zna jego twórczość i zapewne tutaj również odnosi się do tej symbolicznej formy dojrzewania w cieplarni myśli, dojrzewania młodej osoby, która w takim środowisku wyjątkowo bezpiecznym kształtuje swoje myśli, swoje dokonania. Obrazy te oczywiście zrobiły ogromne wrażenie, jednak na publiczności, jednak Boznańska uważała, że niewystarczająco została ona doceniona. Nie ona jedna zresztą uważała, że publiczność w Polsce była dość krytycznie i ostrożnie oceniała twórczość młodych artystów. Henryk Piątkowski napisał w 1895 takie zdanie, które chyba aktualne jest nawet chwilami do dzisiaj. Ciekawe studium można by napisać o instynktach artystycznych naszego społeczeństwa, które nigdy nie odczuwało przez intuicję talentu w rozwijających się artystach. Nasze wielkie sławy malarskie dopiero za granicą potrzebowały patentu dojrzałości, zanim Warszawa uznać je się zdecydowała. Chełmoński, Matejko, Aleksander i zmarły Maksymilian Gierymski, Pochwalski, Bilińska i wielu innych stanęli na wyżynach, jakie obecnie zajmują, nie dzięki poparciu krytyki i publiczności rodzimej, lecz wskutek medali i uznania za granicą. No, Boznańska tych nagród zebrała rzeczywiście wystarczająco dużo, by przypieczętować swoją wielkość. Dziękuję.